Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym codzienniku biblijnym. Dziś środa, 27 dzień lipca. W Księdze Psalmów, w psalmie 136, psalmista woła: Wysławiajcie Pana nad Panem, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem na wieki trwa łaska Jego. A w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, w 15 i 16 wierszu widzimy taką sytuację. Jeden zaś z trędowatych, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga i padł na twarz do nóg Jego, dziękując Mu. Moi drodzy, dzisiejsze oba fragmenty Słowa Bożego zachęcają nas do dziękczynienia, do wdzięczności skierowanej w stronę Boga, naszego Stwórcy, tego, który obdarza nas łaską i miłością każdego dnia. Jeśli szczerze spojrzysz na swoje życie, naprawdę dojrzysz w nim wiele Bożych błogosławieństw. Wiele rzeczy, za które można dziękować. Nie trzeba szukać daleko. Każdy nowy dzień, wschód słońca, jest znakiem Bożej miłości. Tego, że Bóg po raz kolejny pozwolił Ci rozpocząć dzień i daje Ci szansę na kolejne wydarzenia, kolejne relacje, na kolejny dzień razem z Nim. To, że mamy wokół siebie bliskie osoby, czy to członków rodziny, czy przyjaciół, którym możemy zaufać, którzy są niejednokrotnie dla nas wsparciem. To, że mamy pokój w naszym kraju, że możemy czuć się bezpieczni, także jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Wreszcie, to, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który w sposób niesamowity okazał nam miłość, okazał nam łaskę, jest wyrazem Bożej opieki, Jego miłości. Tym bardziej widzimy w tym wszystkim okazję do dziękowania, do tego, aby tak jak psalmista wołać: Wysławiajcie Pana nad Panem, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Jego łaska, Jego miłość, doświadczana przez psalmistę, doświadczana przez każdego dnia. Łaska tego, który przychodzi w swoim słowie, przychodzi, aby Ciebie wspierać, aby dodawać Ci sił, nadziei, otuchy, aby mocą Ducha Świętego pokazywać Ci, że nigdy nie jesteś sam, nie jesteś sama. Taka łaska, taka miłość. Bóg tej łaski i miłości jest obok Ciebie. To powód do dziękczynienia, powód do radości skierowanej w stronę naszego Zbawiciela. Chciejmy tak samo jak ten uzdrowiony człowiek z Ewangelii, dostrzec dar Bożej łaski, dostrzec Bożą miłość w swoim życiu i skierować swoje dziękczynienie w stronę tego, który jest hojny w obdarowywaniu, w stronę Boga, w stronę Jezusa Chrystusa. Niech nasze serca będą pełne wdzięczności za każdy dzień, za wszystko, co od Boga otrzymujemy. Przede wszystkim niech będą pełne wdzięczności za łaskę i przebaczenie, jakie przyniósł nam w Jezusie Chrystusie. W Nim jest uzdrowienie naszego serca, naszych relacji, naszej duszy. Za każdym razem, kiedy dostrzegamy Bożą miłość i Bożą łaskę, jak ten trędowaty, uzdrowiony, nowy człowiek, dziękuj Bogu, bo mamy za co dziękować, mamy za co być wdzięczni i wiemy, komu możemy być za to wdzięczni. Z wdzięcznością za nowy dzień i z nadzieją na każdy następny dzień. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia.